Naszym celem i naszym zadaniem jako biblioteki w tym roku jest przede wszystkim przybliżenie tej postaci naszym odbiorcom, ale zależy nam przede wszystkim na młodzieży, na uczniach, którzy tak naprawdę coraz rzadziej sięgają po książkę, nie mówiąc o poezji. Dlatego postanowiliśmy z tą poezją wyjść na razie na przystanki. Mam nadzieję, że Państwo już mogliście się zetknąć z poezją, z przystankiem Poezja. Ale za chwilę mam nadzieję, że nasza dalsza promocja poety znajdzie się na chodnikach. Chcemy, żeby mieszkańcy, żeby młodzież potykała się właśnie o te słowa, o piękne słowa. Także proszę na dniach wypatrywać kolorowych, pięknych słów na wałbrzyskich chodnikach w niektórych miejscach, takich naprawdę najważniejszych ścieżek Mariana Jakimowicza. Przede wszystkim chodzi o to, żeby przypomnieć mieszkańcom Wałbrzycha, że żył w naszym mieście twórca wyjątkowy, troszkę w tej chwili już zapomniany, nie tylko w młodszym pokoleniu. I mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania tegoroczne zrealizują ten cel. Po śmierci Mariana Jakimowicza właśnie rodzina przekazała nam w tarze specjalnie wyodrębnioną część archiwum poety z myślą właśnie o tym, żeby pozostał trwały ślad obecności jego w naszym mieście. I przybrał on postać pokoju pamięci poety. Cała ekspozycja materiałów po Marianie Jakimowiczu prezentuje między innymi cenne dokumenty, wśród są na przykład rękopisy i fotografie poety oraz przedmioty, których używał na co dzień.